Witam wszystkich po świętach. Dzisiaj 28 grudnia. I co? Błoto. Błoto jak cholera. Tutaj zabezpieczyliśmy, żeby to po prostu się nie rozjechało. I co, Fruśka? Łapę wytrzyj z błota. Do domu nanosisz. Jak zabezpieczyliśmy, żeby się to nie rozjechało, tutaj trochę muszę się, nie, tutaj trochę cementem, żeby to jakoś utwardziło, żeby się nie rozjechało po prostu to wszystko. Będą warunki, to się będzie dokończać. Tak to wygląda. Często pytacie, czego z tą stroną, no bo tak mi się podoba, z drugiej strony są brzydkie i tak to mi się podoba. Bardzo też na Olixie dużo widziałem zdjęć, że w ten sposób też układają, także można i w ten sposób. I co? Jadę do paczkomatu i pojadę. Nie ma śniegu, to zobaczymy. Może na pole się przejedziemy. Dzisiaj taki ładny dzionek był, bo już słońce się podziało, ale było dzisiaj słońce. Akurat są dwie, to nie będą się kłócić, zaraz im otworzę. Jedna powinna się otworzyć. Jest, zaraz druga. Tak. Jeszcze aplikacja pokazała mi, że jest druga paczka, czy chcę otworzyć. Tak, akurat dla... Dobra, zamieńcie się, Michał, dostaniesz? Nie. Dobra, ja już idę. Za wysoko. Chłopaki otwierają paczki. Ja wiem, co tam jest. Teraz zobaczycie. Jedna to jest dla Alexa. Tak, bo ten youtuber z Francji. Alex, pozdrawiam. Podobało mu się ta Gardena, ten licznik. Licznik ten do węża, do wody. No i pytał mnie, czy mogę mu kupić. Kupię ci, tak, będę gdzieś przyjeżdżał, to ci zawiozę albo mu wyślę. A drugie to też jest taka rzecz, która mi się przyda. Mam coś kupione we Francji. I tak, nie wiem, czy mam jeszcze mówić. Ale to mi się przyda i to zrobimy zaraz. Pokaż, co to jest, czy to to? Tak, to jest to. Czekajcie, zatrzymam się. O. I to jest. To jest waga. Taka najazdowa waga. Największa była do 1500 kg. To co się samochodem przyjeżdża. Samochodem, kamperem, przyczepą. Zobaczymy, czy to jest dobre i czy to będzie. Później osobny z tego zrobię odcinek i sprawdzimy, jak to zważy samochód albo przyczepę. Akurat tam stoję na kostce, nie na błocie, więc sobie to sprawdzimy. A teraz jedziemy na pole. O, tutaj na początku tego pola mojego woda stoi. Myślałem, że przy brzegu będzie stała, ale stoi trochę więcej. Ale to nic, no jakoś tam się tutaj zasieje. Kukurydzę będę chyba siał. Tutaj moje kukurydzisko zmulczowane. No chociaż nie będzie erozji wiecznej. Ale to chyba już bezorkowo zrobię, już teraz tego nie będę orał. Tu jest jeden kawałek. Tutaj akurat był ugór i ten. Kurde, zawsze mi się myli. Nie to, tylko to. I tu był ugór i w ten ugór było wsiane. Tak Kamil mówi, że. Mówi, nie wiem, czy to będzie ten rzepak, ale coś tam jest. No i tutaj sieliśmy jako pierwszy z tych kawałków. I tutaj jeszcze nawóz szedł, polifoska. Bo tam zaraz pojedziemy, jestem ciekawy, czy widać różnicę, bo ostatnie chyba cztery przejazdy, cztery siewniki jest bez nawozu.
tutaj przy lesie jeszcze jest trochę śniegu. I o, tutaj zamarznięte jest. A 3,5 na plusie jest. 3,5 na plusie, ale tutaj od lasu. Tak wygląda ten rzepaczek tutaj w Cichoburzu. Siany stryptilem. Śnieg połamał liście chyba. Tutaj jakiś nie jest zbyt okazały. Tutaj gdzie był, czy to, nie, to zjedzone liście chyba są. Zjedzone. Widzę jakieś zwierzęta tutaj miały wyżerkę. A ten, tu był śnieg i te liście, co pewnie wystawały ponad śnieg, to one tutaj wyjadały. Widać jak przestrzyżone. Ach, nic mu nie będzie. Nic mu nie będzie. Mówię, ta strona, Kamilian mówił, cztery siewniki chyba. O, tam są sarenki, białe dupki poleciały. Ale ich tam dużo jest. O kurczę, muszę zdjęcie zrobić. Ale to nie przybliżę teraz. No, może przybliżę. Ale ich jest. No, ta strona, tylko nie pamiętam. O, tutaj już, tutaj puszcza. Tutaj już jest błocko. Nie pamiętam, kurczę, ile Kamil mówił, ile tu przejazdów zabrakło nawozu. W każdym bądź razie ta strona. Miałem tutaj rozsiewać rozsiewaczem. Nie wiem, może i tu słabszy trochę jest. Polifoska tutaj szła. Polifoska szóstka w ilości. 180 kg na hektar na początku, a później tutaj zmniejszyliśmy, żeby wystarczyło, ale i tak nie wystarczyło. No bo mówię, nie będę tutaj przewoził, bo co, ładowarko bym miał 15 km jechać. No nie 15, no ale tak daleko, mówię, nie będę jechał ładowarką. Nie będę jechał ładowarką, więc troszeczkę zmniejszyliśmy, a tu i tak na końcu zabrakło. I. O, jak poszatkowane liście. Co tu jeszcze miałem zobaczyć? Chwastu nie widać. Nie jest duży ten rzepak, więc nie popalę go jakoś tam pewnie mocno. Więc go pewnie tam nie popalę. RSM-em, chodzi mi o RSM, jak będę rozlewał. No. I tyle w sumie tutaj. To chciałem zobaczyć, bo tego rzepaku nie widziałem przed śniegiem. Przed śniegiem nie widziałem go, jak on wyglądał. Tu jeszcze mijamy jęczmień. Ładnie wygląda jęczmień. Gęsty się zrobił, ładnie się pokrzewił. No i tu też rzepaczek stryptilu. Rzepaczek stryptilu. I tu floretta tutaj jest bodajże. Nie wiem, coś mi się znowu chyba wyłączyło. Tutaj rzepaczek też stryptilu. I tutaj floretta. Coś mi się jakiś komunikat wyświetla. Coś o karcie. I się rozłącza. Dobra, to by było chyba na tyle. Muszę spróbować zaktualizować.